pojechał do Kopenhagi bez strajku generalnego tutaj. Nie jak wszystkie on... się dały przekonać, bo niektóre powiedziały, że to są intencje tylko zawarte. Aha. I intencje trzeba podpisywać. To ci pozwolił to podpisać, ty. Proszę pana, i ci górnicy jak zjadą tam na dół, to tak. Tu mają takie światło. Takie lampki takie mają. Górnicze? No tak, tak. I oni jak tam siedzą pod ziemią, no. To nie wiedzą o tym, że w Australii na wierzchu jest ten wungiel, co oni tam wchodzą do góry nogami. No. Panie, pojechaliby sobie do Australii, teraz bilet se można załatwić, proszę pana, kredyt. Świeże powietrze, kangury, koale, eukaliptus i by se tak grzebali, tak proszę pana, z wierzchu. Ci górnicze z wierzchu. Podobno nasz węgiel dla nas... Tak? Jest droższy niż ten z Australii wydobyty, przesłany statkiem, wyładowany i spalony. Dlaczego? Nie wiadomo dlaczego. Proszę pana, ten kolej bierze, złodziej kradnie, jakiś urzędnicy tam są jeszcze nad tymi urzędnikami, jeszcze jakaś czapa, nad tymi czapami ta lampka, ten hełm. To wszystko kosztuje tyle ten wungel, a szkoda spalić. A i tak wungla prawie nikt nie używa, bo teraz wszyscy używają benzyny, gaz, proszę pana, używają. I nawet doszło do tego, że mam taką pioseneczkę specjalnie dla wszystkich pracowników naszej firmy Orlen. Orlen, dawniej CPN. Dawniej proszę CPN. Pana, dawniej się mówiło tak, jadę się zatankować do CPN. Na CPN. No tak. Mój ojciec kupił wczoraj 2 CPN-y, to znaczy, że miał 2 stacje benzynowe, prawda? No, a bo teraz tak. Mówi, jedzie a się, teraz, a tam, bo tu w Orlenie tak. Tankuje, a pan może w Aralu, czy pan w BP? Jak BP? BP, napisane jest BP, jak dziecko się mówi tak, BP. Aha, BP, że jak ktoś wypije, to żeby go uderzyć, tak? Nie wiadomo, proszę pana, to jest tak język angielski, to jest British Petroleum. Oh. Teraz już jest Aral, a co znaczy Aral, to ja nie wiem, bo orzeł po niemiecku jest Vogel, czy nie? Vogel to jest ptak, proszę no, pana. Ale proszę pana, nie będziemy mówić o małym ptaszku, tylko o dużym ptaszku. To będzie große Vogel. Adler. Orzeł. A wróbel z kolei, no. Bo też potrzebny jest nam do wyjaśnienia tej piosenki, wróbel jest Klein Graue Vogel. A, czyli mały szary ptaszek. Rozumiem. Mały szary ptak. Tak, ale chcielibyśmy wszystkich pracowników stacji benzynowych, niezależnie od tego, czy są z BP, czy z Arala, czy tak. Też może właśnie z Orlenu, nauczyć piosenki, gdyby na przykład wasz prezes zrobił takie spotkanie, tak zwany meeting teraz po tak. Europejsku, no. Z wszystkimi pracownikami, jakiś telemeeting, może na telebimach. Z każdym chciał się zmutować. Nie, i złożyć życzenia te świąteczne. Aha, herzlige begrüße. Begrüße jakby chciał tak. I tam by każdy dostał z pracowników może jakiś szpryskiwaczy o ten go płynu trochę. To trzeba uważać. Na Wigilię, żeby miał. To trzeba uważać, bo to posłowie, którzy są przyłapani przy alkoholizacji w samochodzie, mówią, że to jest od tego spryskiwacza. Widocznie mają dziury w tych szybach. Im to wali prosto w twarz, wie pan. Bo nie uszczelki są, proszę pana, o takie mocne on nie ma stężenie. Czasu tego uszczelniać, bo jest posłem. Jest stężenie mocne spryskiwaczów, to tak. Wyżera te uszczelki i prezes może wam dać wzmocniony taki do 24 stopni minus. No. Mogą dostać coś do szmarowania w typu jakieś taki... litrowy 5... Thank you.